Dzień dobry Państwu Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji damicie ze mną w studiu jest pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Pani poseł dużo mówi się o ustawie, którą zajmiecie się na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się już jutro. Ustawie, która ma zamrozić ceny energii, ceny prądu, ale nie do końca, ponieważ też w tej ustawie znalazły się pewne zapisy dotyczące budowy wiatraków i w związku. W z tym pojawił się duży sprzeciw prawa i sprawiedliwości. O co dokładnie chodzi? Panie rektorze, ten sprzeciw prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy jest niczym w porównaniu z tym, jakie będą sprzeciwy, jeśli ta ustawa przejdzie? Ta ustawa to jest jeden wielki gniot. Gniot, który moim zdaniem składa się z dwóch takich części. Pierwsza część ta, o której Pan powiedział, czyli kwestia zamrożenia cen, ale tylko na pół roku. Proszę zwrócić uwagę, że rządowa pro propozycja, my też mamy swoją ustawę, która wskazuje na rok, i do tej pory myśmy mrozili raz za razem na pełne, pełny rok kalendarzowy. Ceny energii i z taką propozycją wychodzimy. Mhm. A czemu nie było tej ustawy podjętej wcześniej? Przed wyborami? Ale zawsze, zawsze mniej więcej w tej, o tej porze roku yy, yy, wprowadzaliśmy te ustawy. Yy, z, z różnych względów. To jest do końca czekamy, jakie będą ceny, kto tak naprawdę powinien partycypować i tak dalej. Tu jeszcze do tego dochodzi to, że z jednej strony całymi kosztami obciąża się Orlen. Natomiast z drugiej strony wprowadza się, wprowadza się nie tyle ulgi, tylko po prostu zwalnia się z podatków firmy niemieckie i tam jedna firma duńska działająca w tym obszarze. No po prostu skandaliczna ta część pierwsza, o której się tak mało mówi. Natomiast część wiatrakowa to już jest w ogóle po prostu jakiś rympał, bo to na rympał jest próba w przywiezienia do Polski, Wiatraków, które są nie starsze niż 4 lata, ale co to znaczy wiatrak, który ma nie wiem 3,5 roku, prawda? To, to znaczy, że gdzieś już ten wiatrak był montowany, bo wiatraki to nie jest produkt, który się produkuje i stawia na półce. Nie. To, są, to jest coś, co się lokalizuje, ustala się jakiej wielkości, jakiej wysokości i tak dalej, pod kol, ko, konkretne miejsce. Czyli moim zdaniem. Będzie tak jak było w latach, w roku na przykład 2013. Można sobie wygooglować, jak niemiecka prasa pisała, że po prostu dzisiaj to my, wiatraki, starsze wiatraki, bo nie wiadomo co z nimi zrobić, bo to jest, to jest produkt, który praktycznie się nie utylizuje, nie podlega recyklingowi. Tu szczególnie te łopaty, które są wykonane z włókna szklanego. W związku z tym, po niewielkim liftingu, trafiały do Polski. Czy sugeruje Pani, że nie będą to nowe instalacje, tylko instalacje wiatraków używanych? Tak? No, na pewno duża część, dlatego że sami Niemcy w tej chwili demontują wiatraki. Poza tym, tak jak powiedziałam, wiatraki są dzisiaj produktem, który jest naprawdę trudny do recyklingu. Więc. To jest kolejna rzecz, no i oczywiście zapisy, które są po prostu skandaliczne. Kwestia wywłaszczenia, kwestia tak naprawdę um, stawiania na gruntach orny, ornych o bardzo do, dobrej klasie. Um, radny i samorząd tak naprawdę um, ostateczną instancją. Nie ma żadnego odwołania do sądu. Tam jest tyle zapisów, mhm. które moim zdaniem. Wskazują na to, że ta ustawa powinna trafić do niszczenia. Donald Tusk mówi, że będzie rozmowa, będą konsultacje na komisjach, będą um, prace nad tym, żeby te kontrowersyjne zapisy usunąć. Czy pani wierzy w te zapewnienia? No, zobaczymy. No dobrze, że się takie zapewnienia pojawiły. No i to, też jeszcze to... zupełnie, że wywłaszczać nie będzie, że jest to błąd w zapisach. Taką no, przynajmniej, takie jest przynajmniej słyszeliście w Absolutnie. Ja, ja powiem wprost. Nawet y, ci lobbyści, którzy napisali, przygotowali, bo moim zdaniem, m, moim zdaniem osobistym to, wskazuje na to y, wskazują na to te zapisy, mało tego. Y, ktoś, kto jakby nazwisko swoje dawał i, i ci posłowie współczuje, bo część z nich nawet nie wiedziało, że, że złożyła podpis. Pod tą ustawą. To po prostu jest na taki rympał napisana ta ustawa. Ta zero finezji. Krótko mówiąc, po prostu zaczynamy i rządzić i zaczynamy po prostu działać na rzecz gospodarki niemieckiej. Moim zdaniem ten skok na giełdzie zimensa, który ma dzisiaj ogromne finansowe problemy i spadek y, akcji y, o prawie o, o 5,5 miliarda Orlenu, to najlepiej podsumowuje tą ustawę. Mhm. I ustawą, która już, ustawa, która już jest przyjęta przez Sejm, to ustawa dotycząca finansowania in vitro z budżetu, z budżetu państwa. Też dużo kontrowersji wywoływała, dużo dyskusji i w Prawie i Sprawiedliwości byliście państwo podzieleni. Pani akurat wstrzymała się od głosu, skąd Taka decyzja. Panie redaktorze, od początku mówiłam we wszystkich mediach, że tak właśnie będzie, że w prawie i sprawiedliwości zawsze e, m, kwestia in vitro e, była kwestią, po pierwsze, e, takiego indywidualnego spojrzenia na ten temat i my uważamy e, zawsze, że e, w takich obszarach nie ma tak zwanej dyscypliny głosowań. Jakby pan prześledził, to nigdy nie było. I zawsze mówiłam, że są zwolennicy in vitro, są osoby, które absolutnie zagłosują przeciw, są osoby wahające się, może nawet nie zagłosują i są takie, które się wstrzymają, dlatego się wstrzymałam, że gdyby nasze poprawki prawa i sprawiedliwości dotyczące ochrony życia tam... Czyli kwestia ochrony tych zarodków, i tak dalej, żeby nie dochodziło do niszczenia, tylko do tak zwanej adopcji, ewentualnie implementacji. Na przykład, można, może mama powiedzieć, że ona chce tylko dwa zarodki i obydwa od razu w tym samym czasie po prostu implementowane u siebie. Więc tego rodzaju rzeczy. E, tego rodzaju e, zapisy tam były, e, moim zdaniem, które jakby e, godziły pewne wartości mhm. i, i godziły kwestie związane z, z tym, żeby e, dopuścić. Tą, znaczy dopuścić, finansować, bo ona jest prawnie w Polsce możliwa. Proszę zauważyć, że samorządy realizują programy in vitro. Nie ma zakazu in vitro. Jest tylko kwestia taka, że nie było finansowania ze strony budżetu państwa. I to właśnie podnosiła Sejmowa większość obecnie, że, tak. że, że to są rzeczy, które powinny być finansowane z budżetu no i, państwa. I tak jak, jak, tak jak powiedziałam. Moja decyzja była warunkowana poprawkami, które zaproponowaliśmy, te poprawki nie przeszły, w związku z tym wstrzymałam się od głosu. Pani poseł, kilka dni temu Konrad Fyszczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, tutaj w studiu Pani już się uśmiecha, więc pewnie Pani wie, o co będę chciał zapytać, proponował, żeby wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości została Pani poseł Anna Kwiecień. Co Pani na tą propozycję? Zna Pan takie określenie, pocałunek śmierci? To był pocałunek śmierci. No, oczywiście. Czyli jak zareagowano w Prawie tą Sprawiedliwości na tą propozycję? Nie, panie redaktorze, jak pani zareagowała? Panie redaktorze, wiem, że pan Konrad Frysztak y, 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 chciał mi dać, że tak powiem, chciał mnie uszczypać, tak powiem. Y, A nie, może, no, może docenić pani pocałunek? Nie, panie redaktorze, zdajemy sobie z tego sprawę, jak tego rodzaju. Propozycje są odbierane. Ja powiem tylko tyle. Jedynym kandydatem jest pani marszałek Witek, osoba z ogromnym doświadczeniem, która do tej pory w sposób niezwykle elegancki prowadziła obrady Sejmu. Co by nie mówić, te obrady Sejmu przebiegały moim zdaniem przy tak gorącej atmosferze zawsze w sposób w miarę spokojny naprawdę pani marszałek potrafiła zapanować nad salą i no ja z dumą patrzyłam, jak ta y, kobieta, która y, jest zamknięta, bym powiedziała, w takim drobnym ciele, bo pani marszałek jest drobną bardzo osobą, ale ma taki twardy stanowczy charakter, a jednocześnie była niezwykle otwarta, ciepła w stosunku do posłów, bardzo wielu. No, posłowie, tego, posłowie tego nie podziela. Nie, panie redaktorze, panie, większości, panie redaktorze że nie, pani nieprawda. Kilka, kilka. Kilkakrotnie, I to też jest nieprawda. Kilkakrotnie, kiedy poszłam do pani marszałek, to akurat wychodzili posłowie z opozycji od pani marszałek i widać było, że w, bardzo zadowoleni w atmosferze takiego, takiej wielkiej wręcz przyjaźni niemalże. Dobrze, czyli, e, czyli rozumiem, zmiany kandydatury nie będzie. Nie, nie pani będzie, Cały nie czas. będzie. Poza nią tym o, wie pan, to co mówię, e, odrzucenie kandydatury pana Pęka na marszałka Senatu, to jakby potwierdza, że to było bo tylko e, kierowa kierowała się opozycja tak zwaną zemstą polityczną, a, a nie meritoryczną. W przypadku sejmu było wytłumaczenie, w przypadku senatu? tłumaczenia nie było, opozycja sama nie wiedziała jak do tego, jak do tego doszło. Dobrze, nie będziemy mieli wicemarszałka Sejmu, być może nie będziemy mieli, bo nie można nigdy powiedzieć nie. Natomiast mamy obecnie ministra finansów pana posła Andrzeja Kosztowniaka. No, wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez tydzień, no bo potem nie hmm, tak, sejmowa że. większość zapowiada, że nie zagłosuje za rządem premiera Mateusza Morawieckiego. czy Pani również otrzymała jakąś propozycję zasiadania w ministerstwie, no bo widzimy bardzo dużo kobiet w tym rządzie. Panie redaktorze, nie. No, nie. I od razu powiem wprost, bardzo się cieszę, że Andrzej, który był do tej pory. Przewodniczącym Komisji Finansów no, ma tą szansę bycia ministrem finansów. Naprawdę nikt, proszę zauważyć, z moich kolegów zasiadających w prezydium Komisji Zdrowia, tam byłam ja i moich dwóch kolegów lekarzy z Prawa i Sprawiedliwości, pan Piecha i pan Hoc. Do tego ja osobiście też byłam troszeczkę zaskoczona. Uważałam, że tutaj akurat pani poseł Katarzyna Sójka, też lekarz, która jest niedawno, była niedawno ministrem. Świetnie by było, gdyby kontynuowała swoją misję, no ale jest inna, indywidualna. W każdym przypadku decyzja pana premiera, to pan premier dobiera sobie pracowników. Czyli, czyli da, nie było propozycji nie, do Nie, nie było propozycji mhm. i wiem, że żaden poseł z komisji sejmowej i żaden z prezydium nie dostał takiej propozycji. Dostała za to Pani główny inspektor farmacji i ona myślę, że świetnie sobie, świetnie pełni tą funkcję. Czy będzie kontynuacja? Zobaczymy. Mam nadzieję, że expose pana premiera przekona niektórych posłów z opozycji. Oczywiście znikome są szanse, znikome, ale zawsze nadzieja umiera ostatnio. Mówiąc językiem sportowym, dopóki piłka w grze, wszystko jest, wszystko możliwe. jest możliwe. Ciężko, ale będzie to ciężkie, ale zobaczymy. E Politycy koalicji obywatelskiej mówią skoro pan poseł Andrzej Kosztowiak jest ministrem finansów, no to może zrobić coś dobrego do ziemi radowskiej i chociażby odblokuje pieniądze nad, na ulicę Wolanowską. Czy pani zdaniem jest to realne? Jest to realne. Zobaczymy, jeśli tutaj kwestie prawne na to pozwolą, to jestem przekonana, że Andrzej zrobi wszystko, żeby odblokować te środki finansowe. My go wspieramy, w tym też mówimy, że dobrze by było, żeby to zrobić więc mamy nadzieję ale przecież jeśli doszłoby do zmiany premiera i zostanie premier Mateusz i zostałby Donald Tusk tak jak tutaj wszyscy zapowiadają z opozycji, to ja jestem przekonana, że tak y, wpływowa osoba jak Konrad Frysztak od razu z miejsca załatwi y, zmianę, bo tutaj w budżecie, Tak pani uważa? No, tak uważam. Jeżeli się nie uda panu ministrowi y, y, Andrzejowi Kosztowniakowi, no to może się uda Konradowi Frysztakowi. Ale rysztakowi. rozumiem, że prace trwają, tak? Prace trwają. Okej, okay, dobrze. Kwestia tylko, czy pan minister zdąży. No, ale to tak, już... no ale to zobaczymy. Dobrze. Na koniec pani poseł, e, wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. E, czy Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata na prezydenta? Mamy kilku kandydatów. Kilku. Kilku. Kto jest wśród nich? No przecież chyba nie jestem samobójcą i nie chciałabym zrobić nikomu krzywdy i panu no ja by... nazwiska nie podam. No, no, no ja mogę się, tylko powiedzieć ja tak, pani poseł kompetentna osoba to będzie yy, świetnie przygotowana. Kochająca radą, działająca na rzecz wspólnoty, niezależnie kto i z jakimi poglądami mieszka w tym mieście, będzie się czuł zaopiekowany. Będzie to parlamentarzysta? No Panie redaktorze, wie Pan. Yy, parlamentarzystów jest niewiele, niewielu, więc dobrze, w będzie, życiu nawet dobrze. nie powiem Panu, czy to parlamentarzysta, czy to nie parlamentarzysta, bo po prostu. Czy rozważacie osobę obecną w życiu politycznym. Panie redaktorze, na pewno będzie to osoba, która yy, po prostu ma doświadczenie yy, i polityczne, ale nie tylko i samorządowe. Jestem przekonana, że będzie to znakomity kandydat. Kiedy możemy go poznać? Pani zdanie? Przyjdzie na to odpowiednia pora. Ale będziecie chcieli go przedstawić jako ostatniego w tej rozmowie? Panie walce redaktorze, o jeszcze, takich, jeszcze takich y, rzeczy y, nie ustalaliśmy, ale ja, ja tak powiem, mało tego. My mamy nie jednego kandydata, tylko kilku. Na razie jesteśmy na, na etapie rozważania, kto konkretnie, ale póki co. wszystkie te osoby, o których mówiłam, spełniają te warunki, które wymieniamy. Czyli jak, te, na, wymieniam, czyli, czyli jak na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie. nie. Nie, po prostu wie pan, no, to, to jest normalne, to zawsze. To tak jak na przykład układa się listę do Sejmu. Wie pan, jakbym panu pokazała, ile było najpierw nazwisk, a potem z, z różnych względów, analizując, ta lista przybiera taki, a nie inny kształt. Mhm. Ale też na koniec jeszcze w kwestii wyborów, może nie tyle o personaliach, co w ogóle o strategii, no bo ciężko nie zauważyć, że to będą wybory podobne do wyborów parlamentarnych, to znaczy będzie to wybór jednego kandydata praktycznie opozycji. Który dostanie w tym wypadku nie, urzędującego nie jest, prezydenta. Nie, 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 nie. Ale już na przykład Polskie Stronictwo Ludowe zapowiada poparcie Dobrze, prezydenta to Witkowskiego. Ale to... Mówią prosto, lepiej Radosa Witkowski niż kandydat pisu, więc. Ale wie pan, my nie liczymy na to, że oni akurat. Czy nie obawia się pani tego? Nie obawiam się tego. Natomiast prawo i sprawiedliwość ma bardzo mądrych i dobrych kandydatów. Natomiast my też będziemy, wie pan, poszukiwać różnych środowisk, które nas będą popierać. Akurat w PSL w Radomiu to ma takie chyba średnio mocne poparcie, więc to. No ale dobrze, no szanuję Jeżeli każdy głos. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no to, to, to biorąc pod uwagę poprzednie wybory, jak najbardziej. No. Ale jeszcze być może inne ugrupowania dołączą, ale to już temat na, kolejną, tak, na kolejną dyskusję. Pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.